Witam wszystkich serdecznie z nad Wisły. Dzisiaj Federek na końcu zestawu Pineczka i polujemy na leszczyki. Dwa federki. Mamy godzinę 5:00. Niedawno przyjechaliśmy, jestem z Sebastianem. Tu obok. I zobaczymy, co się będzie działo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dosyć spory prąd, dużo śmieci płynie i do tego jeszcze samochody hałasują na tym moście. Ale nie ma co narzekać. Dzisiaj mamy ładną pogodę, nie jest za gorąco, nie jest za zimno, wiatru też nie ma, tylko czekać na leszcze. O, koszyczki już na dnie pół godziny leżą, jak na razie tylko jedno marne branie. Nic, czekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś dzisiaj połowimy. 4 dni temu też byliśmy od 4 do jakiejś 10. Udało się połowić jednego leszcza, kilkanaście krąpi małych, no i fajnego bączka, około 3 kg. Nie ważyłem, ale tak myślę, że z 3 kg miał. Opowiem wam, że nie jest za ciepło. Mamy godzinę przed 6:00. A nie, już po 6:00. Tam delikatnie słonko się przebija. A ja w kurtce. I marznę. Akurat rzucałem drugą wędkę, mówię, kurwa, zaraz mi tą wciągnie, nie? Masakra. Jakiegoś kabala mamy. Jak szmata. O ja. Ale olbrzym, co? No, człowieku, z 5 kg. No, masz taki haczyczek, jak to fajnie wygląda. No, taki haczyk mam. Yeah. Ty, no człowieku, to chyba moja życiówka nawet, nie? No, spokojnie. Zobaczcie go ręki. Yeah. Dobra, lecimy z tematem dalej. O, tylko żeby się nie szarpał, bo ledwo go trzymam. No ale ze 3-4 kilo ma. O. No, humor się poprawił, już jedna sztuka ładna wleciała.
czekamy na następne. A można połowić. Zobaczcie, tydzień temu równo mój koleżka Bączek też tu był. Tylko że na grabówce kawałek dalej. Też siedział od trzeciej, takich dziewiątej, 6 godzin i napierdzieli tego całą siatę. No tam jakichś dwóch gości ciągnął coś dużego, pewnie sumik. Akurat się schowali za filar i to kawałek dalej. I będę ich nagrywał. Może coś się uda zobaczyć. Dobra, jestem. Wróciłem na miejsce, nie chciało mi się taki kawał biec. I tak daleko doszedłem, bo mniej więcej w połowie byłem dwóch mostów, a oni dalej walczyli. Jest drugi. No. Widzisz, długie przypony to długie przypony. No. Teraz? Nie słuchaj tego dziadka, kurwa, że krótki, bo... Bo jak takie głupoty słuchał, to aż mnie... Na Wisłę zawsze był długi kurwa przypadnowy. O, jak walczy. Też podobnej masy będzie. Może by się nie... Nawet ten powiem, że chyba... O, ty. O kurde. Teraz poszedł jak szmaty. Jest. Super. Większy. Większy? Dzięki wielkie. Na pewno ciężejszy. Większy, dwa. Ten to będzie miał ze szóstki. Zobaczcie. Nie, podobny. Ale jest, no mówię, jest wagowo. No i zobaczcie. Drugi się trafił. O, ten może i nawet większy. Zobaczcie, tak przy okazji wam coś pokażę. Ostatnio byłem w wojsku na szkoleniu i dostałem parę takich racji żywnościowych. Taka jedna paczuszka powinna na cały dzień wyżywić żołnierza. Na rybki idealna sprawa. Zobaczcie, jest takie, na przykład w tej paczce jest mięso z kaszą gruczaną, konserwa, suchary, no i takie tam różne cukierki. Pieprz, sól. Rozpakuję ją i pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. Po otwarciu coś takiego. Tu jakaś ściereczka z cukierkami. Tu jest sól, pieprz. Konserwa tyrolska. Łyżeczka tu do napoju. Słomka, to jest napój, wlewa się tutaj wody i normalnie można sobie pić. Wiadomo, suchary, ciasteczko, tutaj jest danie główne, mięso z kaszą gryczaną, to normalnie można na ciepło zrobić.
To jest taki podgrzewacz. Nalewa się do niego wody. Tak mniej więcej to wygląda. Dotąd się wody nalewa. Tu się otwiera go. I tą konserwę się tu wkłada. I po 15 minutach to zaczyna bulgotać. Gotować. Zaczyna gotować się, bulgotać. I po 15 minutach można na ciepło takie coś konsumować. Dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze było? Na rybki idealna sprawa. Co my tam jeszcze mamy? A, drugą paczkę sucharów. A, i herbata jeszcze. Też na zimno. Tam był napój, a to taka herbata. I to wszystko. Taka racja około 60 zł kosztuje. Ta akurat jest do 15 grudnia. Na pewno z głodu na rybach się nie umrze. Mała korekta, to jest napój. To jest napój. Koncentrat napoju. A to jest mieszanka owoców. Coś takiego. Jakieś truskawki. To się zalewa wodą i ma się taki deser. Po zalaniu wodą tak to wygląda. Całkiem apetycznie to wygląda. Są tu truskawki, widzę maliny, banan. Wszystko było suszone. Smakuje też fajnie. Dobra, będziemy konsumować mięsko z kaszą gryczaną. To tak, ściągamy papierek. Papierek out. Lepiej to mięsko troszeczkę, to danie troszeczkę tak rozgnieść, bo ono jest ubite. Wiem, bo testowałem już to. To wiem, jak to zrobić. O, coś takiego. Odłożymy je na razie. Tutaj odrywamy. I wlewamy wodę. O, coś takiego. I ładujemy to mięso do środka. Tak to zostawiamy na 15 minut. Zaraz zacznie się gotować. O, już się zaczyna kwapać, zobaczcie. O, leci. Taka racja żywnościowa. Z początku, pierwszy raz to wziąłem do ręki. To sobie pomyślałem, i tak się może wydawać każdemu, że to jakiś głabadzie w gówno. Pewnie w ogóle to nie ma smaku. A powiem wam, że całkiem dobre to wszystko jest, naprawdę smaczne. Kolejny leszczyk się trafił. Nie taki byk jak tamten, ale sztuka się liczy. Ta ryba chyba jeszcze żyje. Dam sobie spokój.
No, ładny. Też ze 2 kilo waży. Właśnie mówię, to nie może. Z kilo waży. Mamy kolejną sztukę. Jest kolejna! I to chyba ładna. Ciężka sprawa. Ale idzie. Ty, może być chyba największa z nich wszystkich, panie. Patrz, co on robi. Albo karp. Nie. Nieduży. Nieduży. Ale walczył dzielnie. Dzięki. Kolejny wariat. Taki z 1,5 kilo. Lekki nie jest.